Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z jednym dniem z życia. Właśnie się obudziłam. Mam strasznie żółtą żarówkę w lampce nocnej, dlatego jest jakby taki dziwny klimat tutaj teraz na początku. Ale tak, przychodzę z jednym dniem z życia. Dawno nie było, więc pomyślałam, że nagram. Zaczynamy dzień, jest godzina 6:40 i ja idę się ogarnąć i odezwę się do Was później. Przez ostatnie 40-30 minut robiłam z TikTokiem, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ja 2 lata temu nagrywałam na TikToka i miałam właśnie konto na TikToku i tam nagrywałam, ale tam nagrywałam bardziej prywatne filmiki, nie było to absolutnie związane z książkami. No a teraz postanowiłam wrócić na TikToka z przytupem, z nowym kontem, więc zapraszam Was na mojego TikToka, bo właśnie go założyłam. Nazywa się Gatbooki. Chyba przez 2 Y, ale jak piszecie Gatbooki, to powinno Wam wyjść. Mam takie, dokładnie takie profilowe, jak mam na YouTubie i na Instagramie, więc powinniście łatwo znaleźć. Tak, dzisiaj będę nagrywać TikToka jakiegoś, jeszcze nie wiem jakiego. W ogóle jestem tak nieogarnięta, jeśli chodzi o TikToka, bo nie wiem dokładnie, jak to działa, ale nauczę się. Dokładnie tak. Dzisiaj mam taki, wiecie, pracujący dzień, w sensie codziennie mam pracujący dzień, ale wy to możecie trochę inaczej widzieć, bo jakby ten film, który nagrywam, czyli jeden dzień z życia, czyli cały dzień nagrywania plus czytanie książki, którą wam zaraz pokażę, to jest jakby moja praca. Tak, bo dużo osób dalej mnie pyta, jak wygląda moja praca. YouTube, recenzowanie książek, nagrywanie filmów. Więc tak, a co do książki, którą dzisiaj będę czytać. Jest to książka Nie mówię żegnaj, Han Kang. To jest taka książeczka, ona ma stron 380, ale napisana jest tak, widzicie, ma dużo światła na stronie, więc mam nadzieję, że uda mi się ją dzisiaj przeczytać. I ona jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z Korei. Autorka rysuje poruszający portret 3 kobiet i opowiada o ich zmaganiach z doznaną w przeszłości przemocą i stratą. Nie wiem, co tu się dzieje dokładnie, ale jest przepięknie wydana ta książka i już nie mogę się doczekać, jak ją zacznę czytać. Jeśli chodzi o jeszcze plan na dzisiaj, to chciałabym pojechać gdzieś do miasta po balsam do ciała, bo mam tak suchą skórę w tym miejscu. Czy wy też tak mieliście? Tutaj i tu. Ja nie wiem, czy to jest od antyperspirantu, czy od czego, ale to jest absurdalne. Ja się naprawdę balsamuję codziennie. Codziennie. A i tak to ja się posmaruję i od razu zaraz mam tutaj takie suche. Ale takie suche, że aż takie szorstkie. Więc muszę iść kupić jakiś taki bardzo, bardzo nawilżający balsam. I chcę też do Empiku wstąpić. Po jakąś książeczkę może, bo dawno nie byłam. Tak, to na razie tyle.
Poszłam do kawiarni poczytać, ale zapomniałam wziąć słuchawek, więc to moje czytanie trwało chwilę. Nawet wam nic nie nagrałam chyba. Bo poszłam stamtąd, wypiłam tą kawę i poszłam, bo ja nie lubię bez słuchawek w kawiarni czytać, bo mnie po prostu irytują ludzie, którzy krzyczą, a najczęściej te, co obok mnie siedzą i strasznie głośno się śmieją. Więc poszłam i jadę do domu. Jest godzina 12:05. Update czytelniczy, bo już jestem na stronie 125 tej piękności, czyli nie mówię żegnaj. I na pewno jest to książka bardzo ciężka. Nie zaskoczyła mnie swoim ciężarem, bo wiedziałam, o czym ona jest. Wiedziałam, że ona nawiązuje do wydarzeń tragicznych, wydarzeń z Korei, do ludobójstwa z 1948 roku. Ale mamy tu też historię kobiet. Poznajemy naszą główną bohaterkę, gdzie na początku to wprowadzenie do historii jest dość takie dziwne, tajemnicze i osobliwe, ale później gdzieś tam zaczyna się ta główna fabuła. Nasza główna bohaterka dostaje SMS-a od swojej przyjaciółki, z którą tam się zna, wiecie, 20 lat około, pracowały razem, praca je połączyła, wspólny projekt, który gdzieś tam nie do końca wypalił, i dostaje ona dość dziwnego SMS-a. Coś w stylu, czy możesz do mnie przyjechać, że jest w szpitalu, żeby wzięła dowód osobisty, to jest najważniejsze. No i nasza główna bohaterka rzuca wszystko i jedzie do tej przyjaciółki, bo myśli, że wiecie, że trzeba jakieś ważne papiery, nie wiem, w sprawie operacji podpisać albo coś takiego, no. Ma różne czarne scenariusze, a okazuje się, że jej przyjaciółka tak, owszem, leży w szpitalu, ale nie po to ją wezwała, bo tak naprawdę chodzi o jej papugę, którą właśnie nasza główna bohaterka ma pojechać nakarmić i się nią zaopiekować, gdy jej przyjaciółka będzie przebywać w szpitalu. No i tak to się tak naprawdę wszystko zaczyna i nasza główna bohaterka jedzie właśnie do miejsca, gdzie mieszka jej przyjaciółka, i tam będzie się coś działo, jeszcze nie wiem do końca co. Poza jakby historią naszej głównej bohaterki i jej przyjaźnią właśnie z Insum, z tą kobietą, która jest w szpitalu, poznajemy też między innymi historię życia mamy Insun, która już nie żyje, jej siostry, bo one właśnie doświadczyły tych różnych dramatycznych wydarzeń opisanych w tej książce. I właśnie na tym etapie jestem. Nasza główna bohaterka próbuje dojechać do domu Insun, żeby nakarmić tę papugę. Nie jest to łatwe, ponieważ panuje zamieć śnieżna i bardzo ciężko jest się tam jej dostać. Czy się to jej uda, czy nie, i w jaki sposób, i jakie rzeczy napotka na drodze, zobaczę, bo jeszcze trochę książki przede mną. Ale powiem wam, że bardzo mi się podoba ta powolność i ta tajemniczość, osobliwość i taka subtelność w tym jakże ciężkim temacie. I bardzo fajne są tutaj nawiązania do śniegu, bo ten śnieg tutaj odgrywa bardzo dużą rolę. Jest dziwna ta książka, na pewno. I na pewno też nie każdemu spasuje, bo można by było powiedzieć, że nie za wiele tu się dzieje i jest dość monotonna. Ale ja lubię takie książki, muszę mieć na nie dobry moment i to jest chyba ten moment, tak mi się wydaje. Bo pomimo tego, że tak naprawdę nie za wiele się tu dzieje i trochę wiem, o jakich wydarzeniach to będzie mówić, to i tak jestem mega zaangażowana i wciągnięta, bo jestem ciekawa historii konkretnych kobiet, które są tutaj opisane. I tak, no tu nie ma bohaterek, które wiecie, polubicie i się z nimi zżyjecie. Raczej ja na przykład nie mam takich odczuć. Bardziej tutaj jestem dla fabuły i samej historii niż dla samego na przykład charakteru bohaterek, który gdzieś tam aż tak mocno tutaj nie wybrzmiewa. To, czego mogę się jedynie przyczepić na razie, jakiś tam mój lekki zarzut, to jest skakanie po różnych latach i różnych wydarzeniach. Na początku czasami się gubiłam i musiałam tak się zatrzymać i sobie pomyśleć, okej, czekajcie, coś do mnie dzwoni. Jakby musiałam sobie to wszystko uporządkować, jak tylko przeskakiwaliśmy do różnych innych wydarzeń. Więc to jest na razie jeden zarzut, ale poza tym jest naprawdę dobrze, więc idę czytać dalej. Thank you.
skończyłam, nie mówię żegnaj. I powiem wam, że zdziwiło mnie, jak szybko przeczytałam tę książkę, patrząc na to, jak ciężki jest ten temat, bo tak jak wam powiedziałam wcześniej, tutaj tłem dla całej tej historii są prawdziwe wydarzenia historyczne właśnie z tego ludobójstwa z 1948 roku i na tym mocno się skupiamy, szczególnie w drugiej połowie książki. Tam to się bardzo, bardzo rozkręca i tak naprawdę dopiero wtedy dostrzegamy, w jaką stronę ta cała historia zmierza i po co to wszystko jest. To nie jest książka łatwa, zdecydowanie. Ona, mam wrażenie, jest dość trudna na sam początek, ma dość wysoki próg wejścia. Później wszystko gdzieś tam zaczyna nabierać sensu, ale w drugiej połowie, gdzieś tak właśnie od drugiej części, bo to jest podzielone na części, zaczynają się dziać dziwne rzeczy i dziwnie ta historia ogólnie cała jest poprowadzona. I tak jak wam mówiłam, od momentu, gdy nasza główna bohaterka jedzie do tej papugi, swojej przyjaciółki, ona naprawdę ma przed sobą bardzo, bardzo ciężką drogę, głównie przez tą zamieć śnieżną. I tutaj śnieg, mam wrażenie, jest osobnym bohaterem. To jest niesamowite, jak to tutaj jest opisane. Ja uwielbiam książki, gdzie mamy mróz, gdzie mamy właśnie śnieg, takie śnieżne, mroźne klimaty. I to tutaj jest. Oczywiście nie jest to na pewno pozytywne, to jest tutaj bardzo, bardzo złe, ma bardzo negatywny wpływ na całą historię i ma też bezpośrednie nawiązania do tych wydarzeń z poprzednich lat, ale naprawdę bardzo mi się podobało, jak tutaj wszystko zostało rozegrane i poprowadzone z tym śniegiem. I do tego ta cała przeprawa naszej głównej bohaterki była dla mnie mega ciekawa, ale gdy już jakby wszedł kolejny etap historii, gdzieś tam nie angażowało mnie to aż tak mocno jak pierwsza połowa książki. Co mnie zdziwiło, bo mam wrażenie, że więcej się wtedy działo. Ale no sama nie wiem. Chyba muszę jeszcze ją sobie przemyśleć. Na pewno w podsumowaniu miesiąca gdzieś tam wam o niej powiem, bo o takich książkach łatwiej się mówi po jakimś czasie od przeczytania. Jest to bardzo ważna książka, porusza bardzo ważny temat, który gdzieś tam często w literaturze nie jest poruszany. Ja się często z nim nie spotkałam, więc tym bardziej to doceniam. Ale czy to będzie jakaś książka, która gdzieś tam się mocno wyróżni? Nie, ale zrobiła na mnie naprawdę dobre wrażenie i myślę, że na jakiś czas na pewno ją zapamiętam i mogę wam ją polecić, ale tak jak mówię, jest to bardzo ciężka lektura pod względem całego tego ciężaru emocjonalnego, ale też jakby, no jeżeli lubicie ciężkie książki, to myślę, że tutaj w tej historii też się odnajdziecie. Tak, to tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną dzień i dobrze się bawiliście. Ja bawiłam się świetnie, nagrywając cały dzień. I udało mi się przeczytać dobrą książkę, więc myślę, że film udany. Dajcie mi znać, czy planujecie po nią sięgnąć. A jeśli nie, to co teraz czytacie, co tam u was, wszystko mi piszcie w komentarzach. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!